Dzisiaj spotkanie z obecnym skarbnikiem miejskim. Czy zadają paniom te odpowiedzi? Bo tutaj dyskusja była żywa. Pani strony też wiele zarzutów padało. No tak, rzeczywiście. Myślę, że pan skarbnik nie odpowiadał na pytania tak, jak powinien, merytorycznie. Odpowiadał tak, jakby właściwie chciał wszystko... brak mi słowa w tej chwili, ale w każdym bądź razie nie były to zadowalające odpowiedzi takie czytelne. Absolutnie. Ani jeżeli chodzi o dochody, ani jeżeli chodzi o deficyt, ani o wydatki. No już nie mówiąc o deficycie Jednym z takich tematów przewodnich było to, że nie ma dokładnej ewidencji tutaj, że po prostu jest jedno konto miasta, prawda? I że nie można wyszczególnić poszczególnych wydatków, przychodów. Znaczy to prawda, że jest jedno konto, ale oczywiście jest ewidencja księgowa, która precyzyjnie kwalifikuje i rejestruje wszystkie zaszłości dotyczące danej sprawy. Jeżeli to jest na przykład inwestycja, przypuśćmy ta droga czy trasa średnicowa, to ewidencja szczegółowa jest bardzo dokładna i można rozliczyć i wpływy, i wydatki, i wielkość, i daty, i terminowość. Oczywiście, że to po prostu musi być. Jakie są główne zarzuty tutaj w stosunku od pani do skarbnika? Bo państwo bardzo tak energicznie wymieniali zdanie między sobą. No to prawda, to znaczy ja uważam, że nie są dostosowywane wydatki bieżące do możliwości miasta. Wcale wydatki bieżące nie są większe o inflację. Oczywiście one rosną zdecydowanie więcej. Ja co prawda nie jestem na bieżąco, ale od czasu do czasu z racji jakby sympatii i zainteresowań sprawdzam, więc absolutnie wydatki bieżące idą w dwukrotnie więcej niż inflacja. Nie ma takich potrzeb. Wydatki powinny być zdyscyplinowane, kontrolowane. Sama we własnym moje doświadczenie mówię o tym, że można to zrobić, ale trzeba chcieć. To był też zarzut taki ze strony drugiej znowu, że tak powiem, że mieli państwo nadwyżkę, co było negatywne. Nadwyżkę budżetową. Mówiono o nadpłynności. To znaczy nie było to złe. Dlaczego? Dopiero wchodziły środki unijne. Myśmy kumulowali środki po to, żeby na wkład własny nie pożyczać. I taki był zamysł. Od koniec 2006 roku dowodzi, że można naprawdę dobrze prosperować w tym mieście. Można. Jeszcze takie... wykorzystując dochodowość tego miasta. Bo pamiętam, spółki miejskie naprawdę zasilały budżet w duże kwoty po to właśnie, że dysponują majątkiem. Miasto wyposażyło spółki w majątek i z tego tytułu należą się jakieś wpływy. Z tego zrezygnowano, natomiast problem polega w tym, że spółkom jeszcze się wprowadza aportem majątek. Nie ma takiej potrzeby. Spółki są wyposażone i mają gospodarować się tak, żeby jeszcze mogły z zysku, a jeżeli nie z zysku, to przynajmniej nie korzystać z majątku miasta. Jeszcze takie pytanie tutaj odnośnie tych pieniędzy pozostawionych przez prezydenta Andrzeja Wiśniewskiego swego czasu. Wiele wypowiedzi na ten temat padło z posłów, radnych. Wiele razy ta dyskusja była tutaj podejmowana. No dzisiaj skarbnik miasta powiedział, że były tylko przeznaczone na... Właśnie na co? No właśnie w tym przypadku mówił, że przeznaczone były na spłatę kredytu. Kredytu. Tak? Nie jest to prawdą. Na spłatę kredytu były środki na koncie. Czyli inne państwo zdanie mają w tej sprawie. Oczywiście, że mamy inne. Te wierzytelności w wysokości ponad 32 miliony złotych miały swoje przeznaczenie. Należało to sprzedać, spieniężyć, wodociągi miały to zrobić i oczywistą sprawą jest przeznaczyć na Solankę, na rozwój Solanek. To naprawdę warto było. Mając taki kapitał na początek, można było pozyskać pieniądze, można było rozwijać te Solanki, ale przede wszystkim uruchamiać te obiekty, które tam straszą. Przecież tam podniesiono ogromne pieniądze i to się po prostu niszczy. Zamysł uważam był jak najbardziej racjonalny, natomiast to chyba nieprzemyślany zupełnie przez obecnego prezydenta. Ten nieprzemyślany właściwie może jakby
przeciw, nie wiem, zdrowym rozsądkowi zadziałam. Tam trzeba było dofinansować niewielkie pieniądze przy tych 32 milionach złotych. I myślę, że byłoby z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców.